zaciągnąć hamulec, wyłączyć światło, wyłączyć silnik, zdjąć nogi i od nowa przygotować się do jazdy. Jesteśmy na pasie ruchu do płynnej jazdy do przodu i do tyłu. Czyli to, co uczyliśmy się cofać, tak? Przy krawężniku. To teraz będziemy wykorzystywali tutaj. Naszym zadaniem jest przygotować się do wykonania tego zadania, a po przygotowaniu się dojechać do punktu B, który znajduje się tam przed nami za tym zakrętem, i później z tamtego miejsca tyłem wrócić tu. I mamy zmieścić się tam w kopercie i tu w kopercie. Nie możemy wyjechać nigdzie poza ten pas ruchu. Przygotowanie polega na tym samym, co przygotowanie do włączenia się do ruchu. Czyli musi pani uruchomić silnik, włączyć światła, włączyć pierwszy bieg, wyłączyć hamulec ręczny, dobrze, rozejrzeć się w lewo, w prawo, czyli upewnić się, czy może pani ruszać i pojechać płynnie do pierwszego, do następnego pola. Ja nie możemy się, gdzie mam się zatrzymać? Nie możemy się jechać tak, jak linie panią prowadzą, dobrze? Jedźmy tak, jak linie panią prowadzą, a jak zobaczy pani przed sobą jakąkolwiek przeszkodę i linię w poprzek, to tam się zatrzymamy na tamtym polu. Ruszam. Ale mam jechać na sprzęgle tylko. Tak, tak, tak. Płynna jazda pasem ruchu do przodu w tej chwili. I jedziemy tak, jak to uczymy się, środkiem pasa ruchu, tak? Bardzo ładnie. Prostujemy kierownicę. Jeszcze nie zatrzymujemy się jeszcze. Jeszcze niech się toczy. Troszeczkę dobrze. I teraz dopiero. Dobrze. Super. Teraz włączamy bieg wsteczny. Zatrzymaliśmy się. Jedno zatrzymanie jest. Pierwsze najważniejsze to jest jedno zatrzymanie. Czyli żebyśmy się za pierwszym razem zatrzymali w tym polu, tak? Musi się pani zmieścić pomiędzy tymi pachołkami. I teraz mamy włączony bieg wsteczny, tak? Spojrzymy przez tylną szybę, czy nikt za nami nie stoi, upewnimy się, czy możemy jechać. I pamięta pani, jak żeśmy się uczyli jeździć? Wracamy w to miejsce, z którego żeśmy wystartowali. Patrzymy w prawe lusterko, nie kręcimy kierownicą, bo jeszcze nie ma sensu. Jeszcze nie ma sensu. Proszę zobaczyć. Dobrze, i czekamy. Jedziemy. Płynnie jedziemy. Dobrze. Mocniej. Dobrze. No, płynnie jedziemy, nie możemy się zatrzymać. Prostujemy kierownicę teraz. Super. Obejrzymy się za siebie przez tylną szybę. Dobra. Patrzymy w lewe lusterko, w prawe lusterko, żeby jechać środkiem tego pasa ruchu. Jeszcze się obejrzymy za siebie przez tylną szybę. Ciśniemy sprzęgło. Jeszcze. I stoimy. Wyłączamy bieg wsteczny, koniec zadania. Płynna jazda pasem ruchu do tyłu. Zasady, jakie obowiązują, i to są, proszę panią, to jest tak zwany łuk. Tego się boją kursanci, czyli między innymi i pani. To jest popularny łuk. My uczyliśmy się tego w terenie, tak, tam przy krawężnikach, żeby dzisiaj zastosować te zasady, które poznaliśmy na łuku. A zasady na łuku obowiązują takie, to co pani powiedziała wcześniej, czyli przygotowanie do jazdy, płynna jazda pasem ruchu do przodu, nie możemy wyjechać poza te białe linie, nie możemy się zatrzymać. Jeżeli najedzie pani na linię lub zatrzyma się nie w wyznaczonym polu, tylko po drodze gdzieś, to jest to traktowane jako błąd. Musi pani całe zadanie rozpocząć od nowa, czyli wraca pani tutaj na to miejsce pierwsze i procedura od nowa, czyli musi pani wszystko wyłączyć, poprzełączać i przygotować się z powrotem, czyli włączyć silnik, włączyć światła wymagane dla danej pory dnia i warunków atmosferycznych, włączyć pierwszy bieg, wyłączyć hamulec ręczny, rozejrzeć się w lewo, w prawo, najlepiej jeszcze do tyłu,
żeby nikt pani nie zarzucił, że się pani nie rozglądała i w całości jeszcze raz wykonać zadanie. Jeżeli pani nie potrąci żadnego pachołka, nie uderzy w żadnego pachołka, nie najedzie na pachołka i nie wyjedzie poza linię, to egzamin będzie trwał dalej. Jeżeli któreś z tych elementów zostanie naruszone, egzamin zostaje przerwany, bo jest to niebezpieczne. Aha. Takie są zasady. Proste, nie? No, tak. No właśnie. No to spróbujemy jeszcze raz. Tak.